Czcigodni księża, szanowni państwo, Rada Miejska zawsze popierała dobre projekty i piękne inicjatywy. I muszę powiedzieć, że ta budowa domu samotnej matki to właśnie piękna inicjatywa. Piękna inicjatywa, która przede wszystkim ma pomagać, pomagać potrzebującym. Księże, infuacie, ja bym bardzo prosił nie dziękować radnym, bo radni wykonali to, co do nich należało. A Rada Miejska przeznaczyła ten teren pod budowę domu samotnej matki dlatego, bo czuliśmy, że ta inicjatywa po prostu jest dobrą inicjatywą i chcemy wspierać dobre projekty. I myślę, że w imieniu własnym i pozostałych radnych, których tutaj dzisiaj zresztą na tej sali jest naprawdę sporo, mogę powiedzieć, że zawsze będziemy wspierać dobre projekty. Chciałbym podziękować, ja z kolei chciałbym podziękować twórcom tego dzieła za ten budynek. Ten budynek jest nowoczesny. Było powiedziane tu przez pana dyrektora, że to nie jest hotel trzygwiazdkowy, ale wydaje mi się, że bardzo ważne jest, aby kobiety i w przyszłości dzieci, z którymi tutaj te kobiety będą przebywać, miały dobre warunki. I tutaj należy się chwalić, że te warunki są naprawdę dobre i to jest wysoki standard, bo osoby potrzebujące muszą mieć dobre warunki i muszą mieć to ciepło. To ciepło, ale to ciepło zawsze było w domu samotnej matki. Nie przechodzimy z pustymi rękoma, ponieważ jeśli mówimy o cieple, to wiadomo, że zawsze w każdym domu ciepło też budują kwiaty. Mamy tutaj, to jest taki mały wkład od radnych, kwiaty i słodycze. Słodycze bardziej dla ciała, kwiaty dla ducha. Myślę, że wszystkie kobiety zresztą wiedzą i moja żona zresztą też w domu stara się zawsze, żeby było dużo kwiatów, żeby w tym domu było dużo ciepła. A jeśli chodzi o gwiazdy, to już myślę, że tutaj księża biskupi o to zadbają. Wszystkiego dobrego.